nadzwyczajnym 45. posiedzeniu sesji Rady Gminy. Dlaczego nadzwyczajne? Wyjaśni to pan wójt, bo ja nawet w niedzielę, jak były dożynki, to nie wiedziałem. W poniedziałek ekstra się o tym temacie dowiedziałem i niestety nie mogliśmy tego uniknąć i należy zrobić nadzwyczajne. Mam pytanie do szanownych państwa, czy wszyscy telefonicznie dostali zaproszenie? Telefonicznie nie, na komisji się telefonicznie, część na komisji. Pozwolicie, że przywitam was bardzo serdecznie. Przepraszam, że tak to ekstra się stało. Witam serdecznie szanownych państwa radnych, witam pana wójta, witam media, no i tam pozostałych uczestników dzisiejszego posiedzenia. Jeśli chodzi o porządek obrad, to ja może przeczytam i później spytam, czy są uwagi. Nie, bo mamy sesję, ciebie nie ma, co się dzieje. A więc w punkcie pierwszym otwarcie obrad, przyjęcie proponowanego porządku, podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018, sprawy różne, interpelacji radnych, przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia i zakończenie obrad. Czy są uwagi co do porządku obrad? Nie widzę, kto jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad. Proszę o podniesienie. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Bardzo proszę pani skarbnik o szczegółową informację odnośnie zmian w budżecie. Dobrze, dziękuję bardzo. Przejdę do takiego krótkiego wstępu, szanowni państwo. Właśnie tak jak już pan przewodniczący powiedział, sesja nadzwyczajna z uwagi na wynik postępowania przetargowego na dwie drogi, czyli Ładę a Ciechu Wech i druga droga to jest droga Wiżyczki. Ładę a Ciechu Wech i Wiżyczki. Wartość przetargu jest wartością zdecydowanie wyższą z postępowania. W związku z tym do dnia jutrzejszego, czyli do dnia 7 września musimy przyłożyć dokumenty łącznie z podpisaniem umowy na realizację zadania do Urzędu Marszałkowskiego i w związku z tym konieczne występuje zabezpieczenie środków na ten cel. Wartość brakująca z przetargu to jest 170 tysięcy złotych na samo wykonanie, to jest ponad 90 tysięcy na nadzory i dokumentację projektową. Środki zostały jak gdyby wygospodarowane z czego? Mianowicie zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 130 132 zł. Przy czym dochody budżetu to wartość 37 452 703 zł. W paragrafie drugim czytamy, że zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 35 000 zł. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę 229 532 zł. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 300 oraz zwiększy się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 235 600 zł. Po czym wydatki po zmianach to wartość 39 228 194 zł. Wprowadza się zmiany w załączniku numer 7, czyli w załączniku wydatki na zadania inwestycyjne. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym 2018. Zwiększenia dochodów bieżących budżetu dotyczy m.in. Urząd Gminy wpływu z tytułu kary odszkodowań wynikające z umów 2,5 tysiąca złotych. Dział promocji 15 tysięcy złotych, wpływ z otrzymanych spadków z zapisów liderowi z postaci pieniężnej. Jest to dotacja z Orlenu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z uroczystościami, które miały miejsce w maju bieżącego roku w Brzozowie. Dalej, wpływy z podatku od środków transportowych 20
2000 zł i wpływy z opłaty eksploatacyjnej 1300 zł. Otrzymaliśmy też informację ministra finansów z dnia 21 sierpnia 2018 roku o zwiększeniu subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 41 332 zł. Jest to zwiększenie z rezerwy oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomocy dydaktyczne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. Wpływy z różnych dochodów to jest 40 tysięcy złotych, to jest wpływy z rozliczeń podatku VAT i 10 tysięcy złotych dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zlecanych ustawami. Są to środki, które wpływają na fundusz alimentacyjny i po części wpływają, po części 40% tam należne, 20% należne tego funduszu jest gminy. Dalej, zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 35 tysięcy złotych. Zmniejszenia dotyczą zakupu usług pozostałych w dziale planu zagospodarowania przestrzennego. Były to środki zabezpieczone na dokumentację, która po prostu na chwilę obecną nie została jeszcze wykonana. Czyli ile prawdopodobnie już nie będzie wykonywana, 15 tysięcy złotych. Dalej 10 tysięcy z działu oświaty, oświata oddaje 10 tysięcy złotych. I to jest po części z zakupu usług remontowych, z zakupu usług pozostałych 1300 zł i częściowo ze stypendium dla uczniów. Dalej Gminny Ośrodek Pomocy też oddaje kwotę 10 tysięcy złotych z zakupu usług pozostałych z działu rodziny. Dalej zwiększenia wydatków bieżących budżetu to wartość 229 532 zł. I są to zwiększenia w dziale promocji, zakup usług pozostałych, kwota 15 tysięcy złotych, która wpłynęła po dochodach. Jest to ta dotacja z Orlenu i która musi wrócić na wydatki w związku z uzupełnieniem planu. Dalej, dział oświaty, szkoły podstawowe, zakup środków dydaktycznych i książek, czyli 41 332 zł. Środki pochodzące z subwencji z Ministerstwa Finansów, subwencji. Dalej, dział 901, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2000 zł, zakup energii 5000 zł. Pozostała działalność, różne opłaty i składki, to jest 5600 wiaty rowerowe. Dalej, zakup usług pozostałych 10600. I dalej podatek od towarów i usług o kwotę 150 tysięcy złotych. Kwota 150 tysięcy złotych jest przeniesieniem z wydatków majątkowych z projektu odnawialne źródła energii z paragrafu wydatki inwestycyjne, czyli paragrafu 605 na paragraf 453 i są to przeniesienia jest majątkowych na bieżące pod zabezpieczenie środków związanych z uregulowaniem rozliczenia podatku VAT-u od otrzymanej dotacji w związku z realizacją projektu, czyli środki plany były zabezpieczone na majątkowych, zostają przesunięte na wydatki bieżące. Dalej, zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 300. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zabierane pozostałość środków na drodze w miejscowości Henryków 40 tysięcy złotych, czyli wartość po zmniejszeniu to jest 293 478 zł. Zdejmujemy zadanie, jakim jest przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzuchów A z kwotą 100 tysięcy złotych. Zdejmujemy również zadanie inwestycyjne przebudowa garażu OSP Giżyce własność gminy 10 tysięcy złotych z uwagi na to, że większość już wydatków, czyli jest to kwota około 8 tysięcy złotych, są to drobne wydatki związane z remontem strażnicy, z remontem garażu w Giżycach, zostały pokryte z wydatków bieżących.
Tutaj po konsultacji z osobami zaangażowanymi w pracę przy tej strażnicy będą jeszcze drobne wydatki na około wartość do 2000 zł, które też zostaną pokryte z wydatków bieżących. W związku z tym plany na wydatkach majątkowych są tutaj już niepotrzebne, zostają zdjęte. Dział 995, czyli 150 tysięcy złotych, jak mówiłam już wcześniej, zdejmujemy ze środków własnych, z wydatków inwestycyjnych, z przeznaczeniem właśnie na uregulowanie podatku VAT w ramach projektów na paragraf 4530, czyli na zobowiązania VAT. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę 235 600, czyli do drogi Giżyczki zwiększamy środki, dokładamy plan o kwocie 127 000 zł. Jest to kwota przed zmianą 840 000 zł, zwiększenie 127, plan po zmianie 967 000 zł. I zwiększenie również na drodze Łady Arcichówek o kwotę 107 400, plan przed zmianą 1 390 000, zwiększenie o kwotę 107 400, plan po zmianie to jest wartość 1 497 400 zł. Tutaj jeszcze na drodze Łady Arcichówek będzie jeszcze konieczne na kolejnej sesji najbliższej zwiększenie planów o kwotę 20 tysięcy złotych z przeznaczeniem na nadzór inwestycyjny, który po prostu na chwilę obecną nie udało mi się wygospodarować. I tutaj umówiłam się z panem posłem Wójcem, po prostu z inspektorem nadzoru, że po prostu przesuniemy temat w czasie do kolejnej sesji. I dalej zwiększy się plany też na siłowni zewnętrznej mojej, bo jest przy Orliku o kwotę 1200 zł. Z uwagi na to, że też tam były takie mapy do celów projektowych, na które też potrzebne są środki, no i w efekcie końcowym zarobkowanie to jest 23 200 zł. Są pytania? Ja mam pytanie do tego działu 710. Jakiego projektu nie będziemy robić, czy te 15 tysięcy się znajduje? 710 to są, jeżeli to są takie dokumentacje związane z planami zagospodarowania przestrzennego. To są dokumentacje związane tutaj z pracą koleżanki Anity z Wydziałem zagospodarowania tych planów przestrzennych, ale dokładnie nie jestem w stanie tutaj Pani Aniu odpowiedzieć. Dzisiaj ją zapytałam, czy będziemy to robić do końca roku. Wcześniej też pytałam, na razie był temat związany tutaj z zaangażowaniem dziewczyn tą suszę z pracami związanymi z protokołami. Temat odsunięty jest na razie w czasie. Bardzo proszę, kto ma pytanie do dyskusji. Proszę o głos pan wójt. To znaczy, Wysoka Rado, panie przewodniczący, patrząc z punktu widzenia wykonawstwa dróg, okazuje się, że tak jak Państwo sami zauważyliście, że ceny bez przerwy rosną. I my ostatnie te dwie drogi, gdzie robiliśmy projekt jakby kosztorysując, to on już był taki dość wyniesiony. A okazuje się, proszę Państwa, teraz my jesteśmy z panią skarbnik na podpisaniu umowy na tak zwane wyposażenie straży, czterech jednostek ochotniczych straży, czyli doposażenie ich w tak zwane torby do ratownictwa w wysokości ponad 40 tysięcy złotych w Ministerstwie Sprawiedliwości. I okazuje się, proszę Państwa, że drogi już idą czterometrowe, około miliona złotych koszty. To jest w ogóle horrendalne ceny i my sobie w ogóle nie wyobrażaliśmy, czy ten przetarg dojdzie do skutku. Okazało się, że u nas 500 tam z groszami brutto, mieliśmy się prawie brakło te
170 tysięcy, ale proszę Państwa, sąsiedzi już rozmawiali tutaj i z wójtem Dylickim, w ogóle nikt nie staje do przetargu, nie ma wykonawców. Mało tego, proszę Państwa, kilometr 3,5 metrowej drogi wyszedł 640 tysięcy. I co się okazuje? Pieniądze otrzymujemy coraz większe, a za nie możemy mniej zrobić. I tak będzie praktycznie ze wszystkim, zresztą później w sprawach różnych będę jeszcze tu mówił o innych sprawach, bo proszę Państwa, jest wiele rzeczy takich, które porozpoczynaliśmy, trzeba je zakończyć, ale dobrze, że one są rozpoczęte i jesteśmy już po tak zwanych przetargach, bo teraz jest tak, że nawet na przetargi żadna firma nie staje, szczególnie chodzi o drogi, budownictwo, remonty, proszę Państwa, nie można się doprosić, żeby drogę wyremontować, ile ja się nachodziłem, żeby zrobić remont Brzozowa A i proszę Państwa, zrobić remont Emilianowa, przepraszam. Na razie. Nie, to dziękuję. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? No, może albo ja. No, okay, no. Nie widzę chętnych. Pozwolicie, że zapytam, bo pan skarbnik szczegółowo tu projekt uchwały przedstawiła, czy ja mam ponownie go czytać. Kto jest za tym, żeby wyczytać projekt uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Pozwolicie, że na główku się oprę. Uchwała numer Rady Gminy Iłów z dnia 6 września 2018 zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Iłów na rok 2018. Projekt składa się z 5 paragrafów i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018. Kto z pań i z panów radnych jest za przyjęciem powyższej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Jako proszęność. Proszę o podniesienie ręki. 9 za. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? No to przecież ile ci będzie? Dwóch osób nie ma, to 13 jest. No to 9, Andrzej nie podnosi ręki. Ja przed... Jak nie? No 10, no to powiedz, no nie. Ja. Ale lewo podnoszę. Nie wiem co to. Lewo podnoszę, to muszę prawo. Dobrze, 10. Może nam mówię. Właśnie było coś 10 osób za. Trzy wstrzymujące. Uchwała została przyjęta. Szanowni Państwo. Pozwolicie, że jeśli chodzi o sprawy różne, bo w tej chwili przejdziemy do sprawy różne, serdecznie proszę, bardzo proszę o uwagę, serdecznie proszę o zapisanie sobie sesji 9 października o godzinie 10. Będą następujące tematy. Zmiana nazwy szkoły uchwała Giżyce, podjęcie uchwały w sprawie nadania ale będą materiały rozumiem. Będą. No to po co tam? On ma informacje. Ale to no to ma informacje. No dobra, dobra. Nadania działce przy placu zabaw tytułu honorowego jako skwer z okazji setnej rocznicy uzyskania niepodległości, zmiany w statucie Rady,
No i te, tą grubą książkę, którą dostaliśmy dzisiaj, a więc półrocze wykonania bilansu. Takie tematy. Pani skarbnik tutaj jakichś zmian nie szykuje, ale nawet jeśli by były, to będą to zmiany polityczne. Pozwolicie, że otrzymałem zaproszenie na dożynki powiatu sochaczewskiego, a więc odbywają się w dniu 16 września w Młodzieszynie. Rozpoczynają się mszą świętą o godzinie 11:45 zbiórka delegacji miejscowych, a więc zapraszam wszystkich radnych na udział w dożynkach powiatowych. Tyle z mojej strony z ogłoszeń. Teraz proszę pana wójta o przedstawienie swoich zdań. Dziękuję pani przewodniczący, wysoka rado. Jak widzicie państwo, zbliża się koniec kadencji. I tak praktycznie to mamy tą sesję już taką nadzwyczajną i sesja robocza, która będzie 9 października i to będzie praktycznie końcowa sesja. Tematów jeszcze sporo zostaje, które będą niezałatwione, ale proszę państwa, z punktu widzenia, co tutaj pan przewodniczący już nadmienił odnośnie nadania imienia skweru przy obelisku, przy Orliku, nie obelisku, ale to będzie też te stulecie odzyskania niepodległości, jaki trwały czas w postaci tablicy pamiątkowej. Proszę państwa, to jest propozycja tutaj pana Jana Mierzwińskiego z panią Dorotą, naszą radną. Proszę państwa, ja tak szczerze mówiąc, to mi się to podoba z jednej strony, natomiast ja z drugiej strony się tak zastanawiam, czy nie powinno to być już na etapie, tak zwanym etapie, jak będzie to ładnie zagospodarowane. No ale tutaj pani Dorota mnie przekonała z panem Jankiem Mierzwińskim, który jest inicjatorem i projektantem, bo zarazem jego córka jest projektantem zagospodarowania tego terenu. Jest sporo tam nasadzeń, jest sporo tam prac wykonanych, natomiast proszę państwa, no nasadzeń, ja o nasadzeniach to ja powiem jeszcze później, tylko proszę państwa, mnie niepokoi to, że tu trzeba większe pieniądze, tu trzeba, jeżeli uda się, ja nie wiem, bo pani skarbnik, ja już mówiłem o tym, żeby wesprzeć tą inicjatywę, żeby nie iść tym krokiem tak zwanym zagospodarowania terenu przy społecznie, bo pan Janek nasadzenia ma i wszystko ok, natomiast robocizna cała i przeniesienie, ogrodzenie, to wszystko spoczywa na nas. My już w tym roku wydaliśmy spore pieniądze, natomiast nie możemy sobie pozwolić na to, że nie mając plana w budżecie tych środków, to pan Janek nawet zbiera pieniądze i chodzi po ludziach. Tam też wiele osób dało po 200 zł, między innymi ja też dałem. Pan Janek nakupił sporo krzewów, byliśmy tam, oglądałem, nawet u niego ma tam sporo, tam można nasadzić, nasadzeń jest na 2 takie parki. Natomiast ja, proszę państwa, na ten temat nie chcę się wypowiadać, bo ja jestem zawsze zwolennikiem, że jak coś się zacznie, to dobrze by było skończyć. Będziemy jeszcze z panią skarbnik próbowali, nie wiem, czy wygospodarujemy jakieś środki na następny rok, proszę państwa, żeby w budżecie, w projekcie budżetu i zagospodarowania tego terenu przeznaczyć jakieś pieniądze. Natomiast pan Janek już tam ma pewne rzeczy opracowane. No ja bym tej inicjatywy nie marnował, nadać ten skwer. Natomiast jeżeli chodzi o, żebyście państwo się wypowiedzieli, bo widzicie, jeżeli pójdą nasadzenia, to już niektórzy mi mówią z tych zawodników, nie zawodników, tylko trenerów odnośnie Orlika. Ja już mówiłem panu Jankowi, że nie sadźmy drożdżeń, nie sadźmy takich liściastych, bo jak zacznie na Orlik to dmuchać wiatr, a wiecie, że modrzew i brzoza to są smoluchy. I tam sporo jest nasadzonych modrzewia i brzozy. Może można ciąć, żeby on był niższy, żeby jego nie rozwiewało po tym. Ale to proszę państwa, trzeba jakoś też to tak zrobić, żeby no później nie komplikowało życia za ileś lat, albo żeby nas nie tleli. Tutaj po, wiecie, te dwa morderie są, bo tylko praktycznie zostały, wiecie, samochody jak stoją, to całą zimę
praktycznie w samochodach jest wszędzie napchane kolej. I takich rzeczy nie powinno się sadzić przy parkingach, przy orlikach, przy tym. A tu nasadzono tamtych modrzewi tutaj dookoła na boisko, to niech tam one sobie lecą, nie przeszkadza. Ale na ten orlik jest cudna trawa i jest, proszę Państwa, tartan na tym boisku do piłki siatkowej, do tenisa. No to przeszkadza, bo czymś trzeba zebrać. I tutaj dziewczyny z Kali, panie mówią, że może być to problem. I tu trzeba się zastanowić, żeby nie popełnić jakiejś głupoty. Proszę Państwa, nie wiem co, chciałem Państwa zapytać, bo widzicie Państwo, pan Marek Nowakowski wycofał się też z kupu tej działki ze względu na raz, że drogo, a druga sprawa, jakieś problemy tam są z no z dojazdem, czy ewentualnie z synem, bo przepisał część synowi piekarni i tam jakieś tam problemy powstały i powiedział, że on się nie będzie tutaj handryczył, a jedno to druga sprawa to drogo. I proszę Państwa, teraz Państwa chciałem zapytać, bo ja powiedziałem, szanowny przyjacielu Marku, ja bardzo pana Marka szanuję, ale proszę Państwa, też nie można w taki sposób, że my przygotowaliśmy, już mamy wydzielone i odszukujemy od przetargu i albo puszczamy to na przetarg. Ja Państwa chciałbym zapytać na przetarg, ale jeżeli puścimy na przetarg, a z tamtej strony nie ma dojazdu ani służebności, to nie wiem, nie ma Wojtka, bo Wojtek, dzisiaj mamy kontrolę z Warszawy. No nie wiedziałem, że ta kontrola przyjdzie, mamy z Warszawy z zarządzania od pana wojewody jest kontrola akurat działku pana Wojtka i Wojtek nie będę go wołał, bo praktycznie zaczyna o przed 10 na kontrolę przyjeżdżają. Ale Państwa pytam, czy jeszcze poczekać, bo ponieśliśmy koszty. Jak umknie nam sprawa wyceny, gdy zapłaciliśmy i podziału, za który też trzeba było zapłacić. No nie ma tutaj Wojtka, ja będę jeszcze rozmawiał na następnej sesji, ale dzisiaj bym chciał, żebyście Państwo jakąś decyzję podjęli, bo ja nie będę tutaj. Drugi przetarg idzie na działki we Wszelibach. Idzie drugi przetarg na działki we Wszelibach. Pierwszy nie się zgłosił na pokupku. Tam są trzy działki, podzielone na trzy działki. Ogłosiliśmy teraz przetarg. Nie pamiętam, kiedy będzie, może 4 października, no i nie wiem, tam się prawdopodobnie Wojtek mówi, tutaj pan Wojtek, że się odzywają, ale wiecie, każdy by chciał kupić, ale za pół darmo. O, to co mówi tutaj kolega, nie wiem, będziemy, na razie ceny nie obniżyliśmy w ogóle, ani grosza. Oczywiście. Ale proszę Państwa, jeżeli nie będzie można sprzedać, to albo trzeba trzymać, ogarniać i posprzątać i trzymać, albo proszę Państwa obniżyć cenę. No nie będzie innego wyjścia. Proszę Państwa, zakończyliśmy budowę oczyszczalni przydomowych. Tam w dwóch czy w trzech miejscach jakieś poprawki lecą, bo to zawsze się tak zdarzało, że tam a to pompka napaliła, a to komuś tam zadomowało ze względu na nie takie tam poszły ścieki, ale proszę Państwa, ładnie to chodzi, jestem z tego zadowolony, bo mamy na terenie gminy już ponad 200 oczyszczalni przydomowych. Jest to sporo, bo jakby przeliczył na rodziny, to proszę Państwa, prawie połowę naszej populacji już ma oczyszczalnie przydomowe, bo ja liczę z Iłowem, gdzie jest sieć kanalizacyjna, jest duża oczyszczalnia, to już przewyższymy 50%, czyli już nie jest źle względem tego, ale jeszcze gdyby poszła jedna taka pula, około setki, a jest taka możliwość, bo znów Stowarzyszenie Gmin Turystycznych, a zarazem i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania, tam myślimy, żeby wprowadzić ten program do realizacji poprzez ten krok, poprzez lidera. Prawdopodobnie może taka szansa będzie, to proszę Państwa, znów w ramach tego można by było 50-40 po przygotowaniu dokumentacji wykonać. I to by była już tak, bardzo ludzi dużo się pisze, zainteresowanie jest niesamowite. To już mamy pewnie, nie wiem, muszę Mirki zapytać, ale około 30 osób już jest zapisanych na następne oczyszczalnie, bo to oczyszczalnie ładnie chodzą. Trzeba pilnować, no trzeba dbać raz w roku czy dwa, bo niektórzy, proszę Państwa, 5 lat, 4 lata mają i ani razu nie zajrzeli do tej oczyszczalni i przyjeżdżają do nas i my przestała chodzić.
No proszę Państwa, jeżeli się nie wypompuje raz do okła, to dwa razy. Nie potrzeba więcej, ja wiem po sobie, co raz jak wypompuje, to proszę Państwa, oczyszczalnia ładnie chodzi, to trzeba przeczyścić, wypompować to gęste, a można, jak ktoś ma sporą działkę, ale mają leśne działki, mają różne inne działki, to proszę Państwa, nie musowo tam wywozi, ale najlepiej to wywieźć na oczyszczalni. Proszę Państwa, budowa sali gimnastycznej jest w Brzozowie. Tu na ten temat może powiedzieć kolega Andrzej więcej, bo dlatego, że on tam jest codziennie inspektorem nadzoru. Ja natomiast, proszę Państwa, jak tam jest, to mam informację, że idą ładnie prace, się posuwają zgodnie z planem i mam nadzieję, że w tym roku sporo to, co jest zaplanowane, będzie wykonane. Mogę powiedzieć Pani Wójcie, jeśli będzie słowo. No żona mnie zawsze obskakuje, bo na wieczór jadę sobie, przyjadę się i no, tak niestety jeszcze ci prepuję roboty, no ja mówię nie. Ale to, co mogę powiedzieć, pracę bardzo ładnie. Nie mogę powiedzieć, bo tam to, co mogą... Tak, informacje mam od inspektorów nadzoru, bo inspektorzy są ze środa. Sprawdzają. Nie jest parę już problemów wychodzi, bo proszę Państwa, okazuje się, że w dokumentacji brak jest jakichś słupów, które tak powinny być i no nie wiem, no to... I te dodatkowe koszty grają, słuchajcie. No i dowiedzieliśmy, bo takie kwiatki... Takie kwiatki projektanta. Ileś tam stali, ileś tam cementu. Ale dobrze, ale proszę Państwa, o tym to na dzień dzisiejszy jest to dobrze i mam nadzieję, jak będzie taka pogoda do końca października, a może jeszcze listopad, to różnie to bywa. Ten rok jest bardzo dobry. Najważniejsze, że fundamenty wyszły, bo tam były duże wykopy, tam duże przemieszczenie. Jeszcze mam jedną prośbę i też chciałbym, żeby to, bo tutaj rozmawialiśmy z przewodniczącym, odnośnie jest sporo ziemi tam bardzo, tak, które była wyrobiskiem. Ale nie ludzi, żadnych rodziców. To jest ziemia, grunt jest, żadnych rodziców. Mamy w Giżycach potrzebę, mamy ja potrzebę w czterech, mamy w Kapturach potrzebę i tu byśmy tą ziemię tylko zgodnie z dyrektorem Grabarkiem, gdzie te ziemie, bo w Giżycach jest zadolenie za szkołą. Na tym placu tam, no. Po kontroli, była komisja oświaty, byliśmy i pani dyrektor prosiła, żeby to było możliwe, tej ziemi tam na wieści. Ja wiem, że ludzie by zabrali. Mamy tak, to jest mieszana ziemia. Jest choć, bo ona się przewiesza. Jest niedobry, ale dalej jest taka glina, że... Ale mamy tutaj, przy Orliku nam jest potrzebna, to jest kilka... Bo tam już się nie robi klimatu. Andrzej, to się zmniejsza jeszcze, przerobi się to... Na tym boisku, tam byśmy też wywieźli, także my tej ziemi nie rozdamy, bo proszę Państwa, ja wiem, że każdy by wziął, bo jak się zaczęli kłócić o ziemię z roku, jak przebudowa była drogi w kierunku Giżyc, proszę Państwa, jeden przez drugiego, a kierowcy się cieszyli, bo 150 czy 500 zł za wywrotkę. To proszę Państwa, do kieszeni, bo przecież jak on miał gdzieś to wywieźć, to wolał to. I ludzie sobie pobrali, ale to były z rogu, z drogi, tam powiat, to jest mało. Proszę Państwa, teraz tak, wymiana dachu na budynku SP w Łaziskach jest już na ukończeniu. Praktycznie nam została kosmetyka podbiczki. Koszty 25 tysięcy koszt razem ze wszystkim. Z blatą, z robocizną. To proszę Państwa, uważam, że to jest w miarę. Następny temat. Wyjazd na Polagrę. Są dwa terminy, bo trzeba podjąć dziś, jutro decyzję. Zgłoszeń mam bardzo dużo, proszę Państwa, bo ludzie wydzwaniają. Ja nie wiem, co zrobić, bo zawsze tu przewodniczący Andrzej się zajmował. W tym roku mówi, że już mniej trochę, bo za dużo ma roboty. I nie wiem, Państwo tutaj jak zadecydujcie też, czy bo ja z Państwa sołtysi mam dużo zgłoszeń. Chyba z 15 osób już tu przychodzi, bo 10 jest zapisanych. No nie mam jeszcze uzgodnionego. Wiem tylko, że u pana Adama jest tam, będzie problem, bo tam mają jakieś przyuroczystości dwudniowe czy coś, ale jest druga propozycja też w Bydgoszczy w hotelu u pana Adama. Z tego co mi tutaj wiadomo, tam jest taka możliwość, tak, że może by nie było pływania tym stateczkiem, ale
tak samo można było przenocować i oczywiście tam spędzić czas. Odnawialne źródła energii. Proszę Państwa, prace postępują, chociaż tu mamy problemów niesamowitych ze względu na różne sprawy. Bo to, proszę Państwa, jest raz, że długo czekaliśmy na sprawy związane z przygotowaniem dokumentacji, aneksu i innych z tym związanych spraw, ale już żeśmy się z tym wszystkim uporali. Teraz wykonanie pomp tak zwanych ziemnych, to jest praktycznie wszędzie już zrobione, w Słubicach i w Iłowie, tylko brakuje tak zwanych końcówek, podłączeń, które powinny być już zamontowane i montażu pomp. Zaczęto montować, już chyba jest 8 czy 10. Z fotowoltaiką szło gorzej, bo jedna firma weszła, którą tu po prostu nie dawała sobie rady. Słuchajcie, te gorączki upały. Chłopaki podkazały sobie ręce, bo na tych blachówkach była temperatura 70-60 stopni, nie chcieli wchodzić, bo uciekali, ludzie pouciekali. No były temperatury takie, jakie były, proszę Państwa, ale jak jest znowu gorąco niedobrze, a jak zimno, to jeszcze gorzej będzie, a gdy śnieg padał, to jeszcze będzie gorzej. Ale sprawy ziemne wykonane, tu wczoraj byśmy, pewno zmienimy inspektora nadzoru, bo tu nam się nie sprawdza i powiedziałem, że ostatnia chwila, jeżeli taka będzie sytuacja, bo tam są pewne uwagi od mieszkańców odnośnie a to zabezpieczenia, a to proszę Państwa informacji, a to niedopilnowania, a to nie było, a to nie sprawdził, a tam jeszcze inne kwiatki wchodzą, ale proszę Państwa mam nadzieję, że tutaj nie będzie jakichś tąpnięć, chociaż różnie może być, bo proszę Państwa brakuje materiału. Okazuje się, proszę Państwa, że brakuje materiału, gdzie zamówione wszystko było, a teraz tak idzie zamówień, bo jak wiecie Państwo, na Mazowszu 8 jakby projektów, które przeszły, a obecnie 15 projektów na Mazowszu samym, a nie tylko Mazowsze, bo wcześniej zaczęły inne województwa, jak Kujawsko-Pomorskie, na Śląsku, Poznańskim, kilka inwestycji idzie i proszę Państwa się okazuje, że na raz puszczono za dużo i brakuje wytwórców, producentów i tutaj są niesamowite z zaopatrzeniem tych właśnie materiałów, są pewne problemy, ale tu nam firma obiecuje, że w 3 miesiącach się wyrobi i te Słubice i ów będzie wykonany. No zobaczymy jak to będzie. Proszę Państwa, wybudowane, jak Państwo jeździliście, chyba komisja oświaty jeździła po szkołach, wybudowano te 3 komplety tych siłowni zewnętrznych. W ubiegłym tygodniu postawiono ławeczki i kosze, bo tam było to z opóźnieniem, bo nie przyszły razem. Nie wiem jak Państwo stwierdzili, ja jestem zadowolony, bo to są takie siłownie, które tutaj Pan z Łowicza nam zaproponował. Jest to taka trochę nowość, bo one są w innym wykonaniu i inny mają styl, ale bardzo są funkcjonalne i bardzo mocne. Bo, dlatego, że tam postument waży około 800 kilo, to co się wstawia razem w grunt w ziemię. I to nas cieszy, bo jak się okazuje w innych miastach, to już powyłamywano. Bo zbiornik w Giżycach ten zbiornik uderzył kamień plastikowym w tym manie od spodu gdzieś, jak byliśmy na wyświęceniu sztandaru, to mówili, że właśnie wylała się woda do garażu. No tak, no po prostu uderzył kamień, gdzieś jechali, strzeliło, no i musimy to zrobić, bo ten samochód daje im egzamin, szczególnie do ratownictwa. I proszę Państwa, tak, ja, jeżeli Państwo znów powiedzicie, to jest wszystko tak, tutaj już też wydają, jeżeli wszystko dobrze pójdzie,
i by, ja mam nadzieję, że nowa rada przyjdzie, też to zaakceptuje, gdyby nawet nie, bo trzeba by jeszcze wybudować przynajmniej te 3-4 takie siłownie. Tam, gdzie są, proszę Państwa, nie tylko tam, gdzie są, bo tak naprawdę to taka siłownia to przydałaby się może nie 6 elementów, ale z 3, to przydałaby się w każdej wiosce. Gdzieś w takim punkcie, w takim miejscu, tylko proszę Państwa, się okazuje, że nie można postawić siłowni na prywatnych gruntach. Najpierw trzeba, tak samo jak i pod te wiaty, my tutaj teraz mamy taką propozycję jeszcze i to do następnej rady na pewno, proszę Państwa, kto zostanie, czy to będzie na pewno realizowane, bo widzicie, to jest taki trend już, który wchodzi w życie w całym kraju, a nawet wszędzie. Ja patrzę, że jest duże zainteresowanie na tych siłowniach. Biłowie na wieczór idzie prawie cały czas. Rzeszowie, z tego co mi słyszę, 3-4 osoby non stop tam prawie na wieczór są. Pierwsza podobnie. Czyli tutaj taka potrzeba jest w takich większych ośrodkach, a może i na każdym sołectwie, gdyby wykupił grunt, nie potrzeba tego dużo, to jest potrzeba na wiatr, bo przyszłość to jest taka, proszę Państwa, żeby tam pobudować takie wiatki, jak są w ładach czy na pieczyszkach, tylko widzicie, to jest wszystko pięknie wygląda, tylko to powinno być pod jakimś nadzorem, troszkę żeby było oświetlenia i jakby było, taka wiata by była przy takiej, a przy tym ta siłownia, 3 elementów, 4, bo tam nie potrzeba tych elementów, wybrać te takie najbardziej sprawne, bo tam sprawne, najbardziej takie urządzenia, które ruchowo dają takie możliwości. I proszę Państwa, powoli w każdym sołectwie, to nie jest wielki koszt, to jest 10 tysięcy, jedno urządzenie 3 tysiące do 4 tysięcy. To nie jest są jakieś wielkie pieniądze, no poniżej, ale VAT, dokumentacja, a może coś to tak wyjdzie, ale proszę Państwa, to nie są jakieś wielkie pieniądze, a na pewno dla mieszkańców, a szczególnie dla, ale szczególnie dla starszych osób, ale słuchajcie, Waldku, nie mówcie, bo to przeszkadza. Dla starszych osób, gdzie tu na przykład przychodzi mi wiele osób i mówi, że jeżdżą na podobne urządzenia, jeżdżą do ład, do tego ładmetu tam, do pani Kosiec doktor, to jakbym miał ktoś tam gdzieś niedaleko, te 400 czy 300 metrów, to by sobie na roboczu starsze pani, szczególnie tutaj chodzi o rolnictwo, rolników, którzy potrzebują bardzo dużo tej rehabilitacji i mogliby sobie tam w jakiś sposób, proszę Państwa, tą rehabilitację, nie jeżdżąc po tam po innych, albo kupując te rowerki, które kosztuje 3 tysiące, 4 tysiące, bo jak, tyle jakie rower, to tam za 1500 zł to nie ma co kupić. Proszę Państwa, remontowaliśmy drogi, ale jeszcze jest długie tyle do wyremontowania. Jest niewykonane tutaj, proszę Państwa, bym zaczął najpierw od tych tak zwanych, które były najdawniej budowane. No udało się tam ten Emilianów skończyć, ale proszę Państwa, się okazuje, że tam tak było dużo już tych dziur, że musieli otaczarkę przyprowadzić i przyprowadzili taki większy wał. Ci, co robili, to robili kilka dni, poszli, później się nie mogłem doprosić, bo proszę Państwa, nie ma ludzi. Zrobiono brzegów A tam koło tego lasku, ale też wycięto prawie całość. No nie ma innego wyjścia, tylko trzeba się starać o nakładki. Natomiast na nakładki nie będzie pieniędzy. Pieniądze będą na budowę nowych dróg. Mam taką informację, byliśmy na spotkaniu, teraz kilka spotkań takich było ciekawych i tylko pieniądze na Szczetynówki, coś podobnego, bo to nie jest Szczetynówka, bo to zostaje, to jest tak zwany ten program przebudowy krajowy, program przebudowy dróg gminnych. I prawdopodobnie na to będą 50%, więcej nie. Tylko 50% plus jeszcze trzeba dokumentację wykonać. No i proszę Państwa, jeżeli to trzeba na siebie wziąć, bo to będzie tylko na nawierzchni, a wykopanie rowów to na siebie. Czyli tak dobrze mówiąc, to będzie 40%. To będzie tak jak ten program Fodrowski, który jest cały czas realizowany.
Jeszcze premier miliardy ma dać na drogi lokalne. Będą, no te pieniądze może będą, tylko że słuchajcie, jeżeli na przykład kilometr drogi kosztował 350 tysięcy do tej pory, a jak budowaliśmy nad Wisłą Pieczyska, to wyszło 240 tysięcy. To teraz, proszę Państwa, milion. No, czyli weźcie tu porównajcie, jak to jest milion. Ja sobie nie wyobrażam, czy budżet po prostu to wytrzyma. I to tyle by było, proszę Państwa, z mojej strony. A jeszcze jedno, zapoznajcie się z tym realizacją pierwszego półrocza. Zresztą wszyscy Państwo wiecie, że to jest tylko tak zwana papierologia, a teraz tak naprawdę to dopiero będzie za sprawozdanie pani skarbnik za cały rok przygotowywać już do realizacji. Lekko nie jest, muszę powiedzieć, ze względu właśnie między innymi na te inwestycje, ale widzicie Państwo, tu też staramy się o te pieniądze, te drogi powinny wejść do planu, tak jak na Stole i Arciechu w przyszłym roku. Bo to było planowane na przyszły rok, dano w tym roku, bo nie ma chętnych do brania pieniędzy. My podpisywaliśmy z panią skarbnik umowę i tą, teraz jak odebrałem promesę, to proszę Państwa, połowę gmin nie odebrało w ogóle tych pieniędzy, bo nie mają na dołożenie. No, tak samo jest z powiatem. Ja nie będę się, dzisiaj jest odbiór drogi Giżyce, ale proszę Państwa, nawet nie zostaliśmy zaproszeni, gdzie połowę tych pieniędzy dajemy. Muszę też się pochwalić tym. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś ma jakieś pytania? Prosi radna Mikołajczyk. Bardzo proszę. Ja mam pytanie, panie wójcie, jak wygląda sprawa, jeśli chodzi o tą salę gimnastyczną w Kapturach. Czy ta dokumentacja już została zrobiona? Ja wiem, że przetarg nie odbył się, ale dokumentację, no, mieliśmy pomóc tam. Proszę Państwa, jest zlecona jest dokumentacja, powoli będziemy robić. Jak będą dokumentacje, jak się pojawią pieniądze, ja się Państwu nie powiedziałem, że nie otrzymaliśmy odpowiedzi na złożony wniosek, już drugi, bo pierwszy to nam odrzucono, na salę w Brzozowie, bo proszę Państwa, za swoje pieniądze gmina nie wybuduje sal. To zapomnijcie, jak budowaliśmy w Iłowie salę, to było dofinansowanie 70%. Żeśmy wezwali pieniędzy, a teraz, proszę Państwa, raz, że zdrożało to wszystko, natomiast dokumentację robimy na Lubatkę, jeszcze nie mówię, bo jeszcze nie ma ukończonej na stacji, bo tam mamy już praktycznie wszystko przygotowane pod stację i pozwolenia, i mamy prąd doprowadzony, i studnia wybudowana, ale proszę Państwa, dokumentacji na budowę. Koszy, bo ja już rozmawiam z tym projektantem, to nie wiem, Złowicza on jest. Złowicza, czy skończyć, to mówię, że projekt taki będzie w granicach Lubatki, tej stacji, z budową jeszcze jednej studni, bo nie dwóch, a przydałyby się na pewno dwie, w granicach 1 200 000 400 000 na obecne czasy. Z kosztorysu tak ma być. Nie jest to duża stacja, bo to jest mała. Teraz się nie buduje dużych stacji, ale one są kubaturowo mniejsze, ale bardziej sprawne. Z tego co tam, ale ma być pełna automatyczna. No po prostu pełnej automatycznej. Także to nie są jakieś wielkie koszty. A tutaj robimy dokumentacja, jest zlecona, jest przygotowywana, wiecie, to nie jest tak, że od razu tam projektant, teraz pan Marek, który robi nam te projekty, chociaż do końca też nieraz nie jestem zadowolony, tam miał wypadek na tych przerywach, proszę Państwa, ale robią tam chyba dziewczyny jego, że coś tam robi, powoli się to poszło. Otrzymaliśmy teraz, a jeszcze Państwu nie powiedziałem, w Brzozowie zmieniamy ogrzewanie na gazowe. Tam pójdzie jeszcze pompa powietrzna do wspomagania. Pójdzie fotowoltaika, bo tam będzie teraz na tych szkołach wszystkich będziemy mieli właśnie tutaj wiele jeszcze inwestycji. Ja uważam, że to jest trochę za późno, bo to już powinno być w okresie wakacyjnym nam obiecano, ale po prostu nie wyrobiono się. Natomiast pompami powietrznymi jest prościejsza o tyle, że nie ma wykopów, nie ma odbiorców, nie ma takich już
problemów związanych z przemieszczaniem się tam, ale natomiast fotowoltaika, która będzie zakładana w Rzeszowie, ona będzie na boisku, nie na dachu, tylko na boisku, no to będzie trochę kłopotu też, bo to trzeba ogrodzić, to trzeba tam zrobić dzieciaki. Do tego nie miałem dostępu. Ja chciałam nawiązać do słów pana wójta odnośnie Brzozowa. Panie wójcie, to wygląda na to, że na tą chwilę te pompy ciepła się w Brzozowie nie przydadzą w szkole. Nie sprawdzą się, o tak powiem. Nie sprawdzą dlaczego się. Dlatego, że po komisji wyjazdowej oświaty okazuje się, panie wójcie, że zapomniał nam pan wspomnieć o dość dużej sumie, która w najbliższym czasie będzie przekazana na potrzeby tej szkoły, ponieważ tam się szykuje modernizacja kuchni, czyli będzie gaz doprowadzony, ale pan Grabarek... Ale kuchnia nie będzie zmieniana, panie wójcie, ale pan Andrzej Grabarek nie ukrywał w ogóle kosztów, nie ukrywał robót, rzeczy, które będą kupione, mówię o dwóch piecach, o trzech piecach, bo trzy piece różnej wielkości, takie gazowe, dostosowane. Co za tym idzie, wymiana całego wyglądu kuchni, no bo gaz to nie jest... Ale nie będzie zmiany na razie, tylko te urządzenia, proszę państwa. Ale umówmy, jeszcze nie wiemy, co będzie. Projekt jest dopiero wykonany. Pozwolenie na budowę już mamy zbiornika, bo tam będzie zbiornik zagłębiony, jak i Iwiłowie, już będziemy robić. I już mamy cały projekt. Mamy już to gotowe. Natomiast, proszę państwa, jeżeli chodzi o nowe urządzenia, które będą kupowane, będą już nie elektryczne, tylko pod gaz. Ale one na dzień dzisiejszy nie podjęliśmy decyzji. My takich pieniędzy nie mamy i nie mówmy, niech tam dyrektor Grabarek nie kadzi. Nie mówcie, opieram się na końcowej wizycie, kiedy komisja oświaty pojechała. Nie pojechała sobie Renata Bartosiak, tylko pojechała komisja oświaty. Ale to nie wyjechała, z nami nie jest uzgodnione. Dziękuję. No to może z panem wójtem, może nie. Rzeczywiście, bo panie wójcie, powiedział pan Andrzej Grabarek, że z pełnym szacunkiem są to uzgodnienia z sekretarzem. Wyraźnie powiedział. Jest to suma... No więc, czy pan wójt, czy pan sekretarz, to mi się wydaje, że no to jest... Ja zrozumiałem, że będzie doprowadzona instalacja do kuchni, że w każdej chwili można się podłączyć do tego, a nie będzie na razie żadnego Może też doprowadzić instalację, rurkę, żeby i zaślepić, żeby w każdej chwili... Ale zbiornik, no to będzie do ogrzewania zakopanie, ale z tego gazu będzie korzystać można i kuchnię. Tylko, że w tej chwili nie będzie... Proszę państwa, tam jest dlatego to robione, że jest wymiana pieca. Piec się rozleciał, ten na tego grosza. Patrz drugi raz, to będzie już puszczony przewód, żeby... Nie no, panie przewodniczący, z pełnym szacunkiem, nie chciało się panu po prostu wejść z nami, z pełnym szacunkiem. Ale w 18 czy w 19? Była rozmowa dość długa, byłyśmy radne, nie byłam ja sama. Ale Grabarek to sobie może marzyć. Tak. Słuchajcie, tam żeby to Ja zrozumiałem. Instalacja doprowadzona, bo zawsze moje pytania to wzbudzą zawsze jakieś emocje. Zawsze gdzieś tam drapnę w pazurkiem, gdzieś gdzie emocje się unoszą. Ale dobra, to drugie pytanie odnośnie też Brzozowa. Wiem, że ta sala gimnastyczna miała być budowana w etapach. Pan Andrzej poinformował również, że został złożony wniosek również do Ministerstwa Sportu. Ale nie wiem, czy to jest ten sam, który odrzucony, co pan wójt teraz już mówi? Nie. To nie ja mówiłem. Czyli już jest odrzucony ten wniosek? Nic nie odrzucony. Czekamy. To jest drugi wniosek złożony, na którego pierwszy został odrzucony, na drugi nie mamy nadal odpowiedzi. Dobrze. Czy będzie ta sala budowana w etapach? Bo padły takie słowa, że... Ja informowałem państwa, że już podzielono na trzy etapy. Dobrze. Pierwszy etap za nasze pieniądze, które w tym roku mamy, na przyszły rok, dopiero do planu budżetu, ile się wygospodaruje. Dobrze. Będzie następny. Czyli na czym kończy się pierwszy etap? Na murach, tak. Tam jest, to bym... Mogę państwu, bym musiał... Pozostawmy do przyszłej sesji.
komisji, albo może po drodze będzie jakaś komisja. Nie musi to być dziś, bo to... Chciałabym tego, żeby się... Ja powiem tylko tak, szanowni państwo. Żadne pieniądze, które mam. No bo w przetargu wyszło na trzy etapy. Na trzy etapy. Ale dlaczego to pytać? A ja panu powiem. W planie jest zaczęte i trzeba budować. No właśnie. Panie wójcie, no ja się pytam. No bo tak, szukamy pieniędzy, widzi pan, zwołujemy sesję nadzwyczajną, brakuje nam pieniędzy, tu raptem, dokąd mamy pieniądze, to budujemy, nie mogę tego... I te pieniądze przyszły, to są przyszły, tak, setu, no, zgadzam się. Albo nie wziąć pieniędzy, nie to walczymy o następne i na tą salę ja wszystko robię, żebyśmy dofinansowali. Ale nie odwracajcie pytania. Ja mogę nie odwracać. Uzupełnienia tej wypowiedzi. Szanowni państwo, został rozpisany przetarg na budowę sali w Brzozowie. Koszt tego przetargu była wartość ponad 2,5 miliona złotych, prawda? Rozłożone te koszty, żeby podpisać umowę z wykonawcą, żeby ten wykonawca wszedł w ogóle na jakiekolwiek prace związane do wykonania w tym roku, podpisaliśmy umowę na realizację tych prac na okres 3 lat. Czyli 2018, 2019 i 2020. Na sesji bodajże nie dużo, dużo wstecz, czyli to była gdzieś sesja może czerwcowa, może kwietniowa, może majowa, już nie pamiętam, zostały środki wprowadzone, zabezpieczone na ten rok i w wieloletniej prognozie finansowej zostały też przygotowane i zabezpieczone plany na realizację tej kwoty z przetargu, czyli kwoty 2,5 miliona złotych, która została rozbita tam, z tego co dobrze kojarzę, około 50 500 na ten rok, 500 z haczykiem na przyszły rok i 2020 kwota końcowa około 1,5 miliona złotych. No tak, no już są te etapy prac realizowane. Tak to wygląda od strony finansowej. Od strony technicznej, co planujemy wykonać w tym roku, a co w latach kolejnych, musimy wysłać do tej umowy i właśnie do oferty przetargu. Proszę państwa, ja jeszcze opowiem do pani skarbnik, że my będziemy starali, już się staramy. Ja mam nadzieję, że ten nasz wniosek jest teraz perfekt. Ja uważam, że już lepszego wniosku nie. Natomiast jakie pieniądze będą i jakie przyjdą i czy otrzymamy, no to zależy tam u góry, no bo my tam nie decydujemy, my próbujemy tam w jakiś sposób starać się, żeby, ale proszę państwa, ja mam nadzieję, że dyrektor Grabary tego też tam musi chodzić. Ja dodam też trochę szturkam, bo jak to mówią, nie tylko sam wójt jest od tego, tylko jest i dyrektor, żeby tam starał się o środki. No właśnie. I ostatnie pytanie jeszcze panu przewodniczący. Chciałabym zapytać, wspomniał pan w swojej wypowiedzi tam o następnej sesji o 9 października, że będzie temat zmiany w statucie Rady Gminy. Może pan przybliżyć, o jakie zmiany chodzi? Kadencja 5 lat, a do tej pory 4. I wiele jeszcze innych zmian. Pani mecenas przygotowuje poprawki. A więc, bo to jest zalecenie od wojewody. Od wojewody, ale proszę się odnieść do... Jest zmiana ustawy bodajże o samorządzie gminnym i po prostu to jest dostosowanie do dziękuję bardzo. Do ustawodawca obecnie obowiązującego. Zobowiązał nas terminowo do 25 chyba października, że musimy przedstawić podjętą uchwałę odnośnie zmian. Mam pytanie do państwa, czy w interpelacjach ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę. Pozwolicie, że między sesją jeszcze będzie jedna albo dwie wspólne komisje. A więc wspólne komisje będą dotyczyć tego półrocza, podjęcia uchwał i prawdopodobnie jeszcze jakieś inne sprawy wyjdą. A więc w międzyczasie jeszcze przed sesją musimy się dwa razy spotkać, ale terminowo po prostu nie potrafię w tej chwili powiedzieć państwu, bo chcę mieć garści materiału.
Czy są uwagi co do protokołu? Kto jest za przyjęciem protokołu? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Pozwolicie, że zamknę 45. posiedzenie nadzwyczajne. Dziękuję serdecznie za udział i tak jak powiedziałem, zapraszam na dyskusję powiatową. A której mówię? Jak to będzie? Nie, a to będzie. To chyba... Agencja. Ja chcę.